Kazanie błogosławionego Izaaka, opata klasztoru Stella. Dlaczego, bracia moi, opieszali jesteśmy we wspólnym poszukiwaniu tego, co służy zbawieniu, tak abyśmy jedni drugich, brzemiona nosząc, umieli świadczyć pomoc, szczególnie tam, gdzie jest to bardziej potrzebne? Do tego przecież zachęca nas apostoł w słowach. Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa. Na innym zaś miejscu powiada: Znoście siebie nawzajem w miłości. Kiedy zauważam u mego brata niestosowność, której nie sposób naprawić czy to na skutek okoliczności, czy też słabości fizycznej lub moralnej, dlaczego nie znoszę cierpliwie? Dlaczego nie wspomagam ochotnie, zgodnie ze słowami pisma? Dzieci ich będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Czy nie dlatego właśnie, że brak mi tej miłości, która wszystko wytrzyma, która cierpliwa jest w znoszeniu, a łaskawa w miłowaniu? Takie jest przecież prawo Chrystusa. On to przez swoją mękę prawdziwie obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, niosąc tych, których miłował, i miłując tych, których niósł. Kto się więc odnosi wrogo do brata zagrożonego upadkiem, kto czyha na wszelkie jego potknięcia, ten bez wątpienia podporządkował się prawu diabła i je wypełnia. Bądźmy więc nawzajem dla siebie cierpliwi, pełni braterskiej miłości, umiejmy znosić słabości, zwalczajmy jedynie występki. Każda droga życia, Jakiekolwiek przysługiwałyby jej formy zewnętrzne, jest tym milsza Bogu, im bardziej pielęgnuje miłość ku Bogu, a ze względu na Boga, miłość bliźniego. Tylko miłość powinna rozstrzygać, czy coś ma być wykonane, czy zaniechane, zmienione, lub niezmienione. Miłość jest zasadą działania oraz celem, do którego należy dążyć. Cokolwiek się szczerze uczyni dla niej i zgodnie z nią, nigdy nie będzie niewłaściwe. Niechaj łaskawie da nam ową miłość ten, któremu nie możemy się bez niej podobać, a bez którego w ogóle nic nie możemy, który jako Bóg żyje i króluje na wieki wieków. Amen.